Dzień dobry, witamy Państwa na naszej kolejnej konferencji wynikowej poświęconej pierwszemu kwartałowi bieżącego roku. Proszę Państwa, agenda jest mocno tradycyjna. Najpierw najważniejsze informacje, otoczenie makroekonomiczne, głębiej wyniki finansowe, spojrzymy trochę w przyszłość i oczywiście odpowiemy na pytania i odpowiedzi. Ja witam Państwa obecnych tu fizycznie na sali, nielicznie, ale szczególnie to cenne, jak i wszystkich obecnych w przestrzeni zdalnej. Rozumiem, że wielu z Państwa jest dzisiaj na konferencji Impact, na której nas nie ma, bo jesteśmy tutaj z Wami. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że w pierwszym kwartale tego roku nasz bank osiągnął solidny poziom zysku netto, 488 milionów złotych. Równocześnie był to kwartał, w którym w dalszym ciągu adresowaliśmy kwestie związane z ryzykiem frankowym. Utworzyliśmy 234,4 miliona dodatkowych rezerw związanych z tym ryzykiem i przyspieszyliśmy istotnie tempo zawierania ugód, do czego oczywiście jeszcze wrócimy. W kwartale zaobserwowaliśmy poprawę wyników w zasadzie w każdej kategorii. Szczególnie cieszy istotna poprawa wyniku prowizyjnego oraz wyniku z wymiany walut. Równocześnie widać, że spowolnienie gospodarcze stało się faktem. Widzimy to z aktywności naszych klientów, widzimy to z dynamiki wolumenów kredytowych, które spadły w części detalicznej. Utrzymaliśmy poziom w części korporacyjnej. No, zobaczymy, co w tej kwestii przyniosą kolejne kwartały. Koszty pod kontrolą, wręcz spadek w ujęciu kwartał do kwartału, wzrost po wyłączeniu elementu pod tytułem BFG w ujęciu rok do roku istotnie poniżej stopy inflacji. No jest to efekt rozsądnej dyscypliny kosztowej, którą zamierzamy rzecz jasna kontynuować w kolejnych kwartałach. I wreszcie ostatnia bardzo istotna informacja, dodatnie koszty ryzyka, to jest w miarę unikatowa sytuacja, ona podkreśla to, o czym mówiliśmy szereg razy wcześniej. Jakość naszego portfela jest dobra, jest solidna i na razie, jak widać, jakość tego portfela nie uległa pogorszeniu. Oczywiście jesteśmy w fazie spowolnienia gospodarczego, w związku z tym trudno wyrokować, jak będzie, natomiast sytuacja na dziś, na koniec pierwszego kwartału jest pod tym względem pozytywna. Jeżeli spojrzymy na to, co zrealizowaliśmy w pierwszym kwartale przez pryzmat czterech filarów tradycyjnych, to tylko kilka kwestii, które chciałbym podkreślić. Dynamiczny wzrost zrównoważonego finansowania, plus 24% kwartał do kwartału, 7,4 miliarda to poziom na koniec marca tego roku. Jak Państwo wiecie, mamy tu konkretne cele strategiczne, mamy również ambicje bycia trwałym liderem, jeśli chodzi o zrównoważone finansowanie na polskim rynku. Będziemy zabiegać o to z całą mocą, żeby tę pozycję lidera jak najbardziej umacniać. Jeśli chodzi o filar app, dalszy rozwój kanałów zdalnych, prestiżowa nagroda dla naszego wealth managementu, który no już tradycyjnie od kilku lat jest uznawany za najlepszy taki biznes w Polsce. On dla nas ma znaczenie strategiczne. I wreszcie wzrost ilości aktywnych klientów MŚP korporacyjnych oraz również premium wealth management. Tu chciałbym przypomnieć, podkreślić, że nasza strategia zakłada rozwój, taki selektywny, inteligentny rozwój w tych segmentach klientowskich, w których widzimy największy potencjał, dążenie do tego, żebyśmy byli dla klientów bankiem głównym, bankiem transakcyjnym, czyli pozyskujemy takich klientów, którzy będą nas traktować jako transakcyjnego, istotnego portfela. Trochę innowacji. Broker ID, pierwsze tego typu rozwiązanie oparte o technologię Authentic, pozwalające na identyfikację w segmencie MŚP. Zaczęliśmy ze sztuczną inteligencją, oczywiście w sposób odpowiedzialny i metodyczny. To jest początek tej ścieżki. Myślę, że przed bankowością
długa droga, aczkolwiek temat sztucznej inteligencji na kanwie ChatGPT stał się ostatnio bardzo gorącym tematem, bo wierzę, że zwycięży rozsądek i mądrość nad emocjami, które temu zjawisku towarzyszą. Jeśli chodzi o nasz filar Together, to kilka osiągnięć, które widzicie Państwo na slajdzie. Ja bym chciał podkreślić naszą inicjatywę dotyczącą reskillingu pracowników w kierunku IT. Mamy taki program. Co ciekawe, zgłosiło się aż 644 osoby na 35 miejsc, czyli wniosek z tego jest taki, że bardzo wielu świadomych pracowników chce podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić się w obszarze IT i potencjalnie zmienić swoją ścieżkę kariery. W związku z tym niewątpliwie będziemy myśleć, jak ten program rozszerzyć, żeby umożliwić naszym koleżankom i kolegom zdobycie nowych umiejętności i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na rynku pracy. Jeżeli spojrzymy na obrazek, który jest no, taki dość, powiedziałbym, sam w sobie klarowny, wzrost użytkowników kanałów zdalnych, jeszcze dynamiczniejszy wzrost użytkowników naszej aplikacji Go Mobile, coraz więcej klientów ma w swoich telefonach instrumenty płatnicze, posługuje się nimi zamiast tradycyjnych kart plastikowych, no i bardzo silny wzrost, jeśli chodzi o transakcje BLIK, naszą narodową specjalność, niewątpliwy sukces technologiczny, jak również komercyjny. Czyli ta transakcyjność również w ujęciu zdigitalizowanym jest w trendzie wzrostowym. Dalej obrazek w miarę klarowny. Tu widzicie Państwo z tych rzeczy, które są charakterystyczne, duży wzrost, jeśli chodzi o produkty inwestycyjne w ujęciu kwartał do kwartału, jak również rok do roku. No to jest trend, który staje się wyrazisty i on jest oczywiście trendem pozytywnym. My zanotowaliśmy tu relatywnie wysoką dynamikę i mamy nadzieję, że to będzie trend kontynuowany. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, proszę się nie zwieść wzrostem plus 94%, bo ten wzrost został dokonany z bardzo niskiej bazy. My jesteśmy wysoce selektywni, jeśli chodzi o kredyt hipoteczny. Także wolumeny, które są w tym obszarze generowane, są na obecnym etapie marginalne i ta sytuacja utrzymuje się w chwili obecnej. O wzroście aktywnych klientów wspomniałem przed chwilą. Jeśli chodzi o udziały rynkowe, to zanotowaliśmy niewielkie spadki. Jeśli chodzi o kwestię kredytową, wspomniałem o tym przed chwilą, to nie jest spadek, który skłania do jakiegoś niepokoju. Jesteśmy bankiem konserwatywnym, co widać z kosztów ryzyka, w związku z tym no, nie mamy tu tendencji do ścigania się, jeśli chodzi o to, kto więcej pożyczy. Będziemy racjonalną politykę kontynuować, natomiast na pewno będziemy też obserwować kwestie wolumenowe w kategoriach kredytowych. Jeśli chodzi o depozyty, to pozwolę sobie przypomnieć, że nasza strategia zakładała zbudowanie sporego bufora płynnościowego jeszcze w 2022 roku, a w pierwszym kwartale optymalizowaliśmy koszty naszej płynności, co zaskutkowało odpływem części depozytów. Natomiast sytuacja depozytowa, płynnościowa jest jak najbardziej komfortowa, stąd tu spadek udziałów rynkowych w żadnym razie nas nie niepokoi. Spojrzenie na wyniki. Jak Państwo już i widzieliście, i widzicie, wzrost przychodowy w stosunku do poprzedniego kwartału, rok do roku również. Koszty, o kosztach mówiłem, w ujęciu bez BFG, no to jesteśmy zadowoleni z tego, że ta dyscyplina zaczęła funkcjonować w sposób właściwy. Kredyty frankowe ciążyć będą, to nie jest oczywiście żadną tajemnicą. Obserwujemy trendy, jeśli chodzi o orzecznictwo. Pojawiają się pojedyncze, ale pojawiają się korzystne dla banków wyroki z też racjonalnym uzasadnieniem. Czasami można mieć iskierkę nadziei, że jest to efektem głębszej refleksji
sędziów, jeśli chodzi o kwestie sprawiedliwości społecznej w kontekście orzekania o unieważnieniu umów, które przecież przez lata były obsługiwane i gdzie de facto to nie banki zawiniły, że kurs franka do złotego uległ takiej, a nie innej ewolucji. Dynamika zysku netto, widzicie Państwo, wyraziście na slajdzie. Koszty do dochodów, ważny wskaźnik, on oczywiście spadł, nie jest jeszcze na poziomie, który by nas systematycznie zadowalał. Koszt ryzyka kredytowego dodatni, o czym napomknąłem, efekt rozwiązania pewnych rezerw, będziemy o tym jeszcze mówić. Ustabilizowanie się marży odsetkowej na aktywach netto, to jest pozytywny sygnał, ta marża nie jest w trendzie spadkowym i jakby ten efekt jest pozytywnie wpływający na całą stronę przychodową. Wzrost zwrotu na kapitale netto ROI, poziom 17%, jakby przewyższający koszt kapitału, co jest pozytywnym zjawiskiem, choć oczywiście po wielu poprzednich kwartałach tego typu wyników nasz bank nie notował. Gdybyśmy pominęli efekt wakacji kredytowych, ten wzrost byłby lekko niższy. My w pierwszym kwartale skorygowaliśmy koszt wakacji pozytywnie o 11 milionów złotych. Nie jest to szczególnie istotna pozycja. Tyle na początek. Teraz parę słów o otoczeniu makroekonomicznym. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu. Wydaje się, że gospodarka w tym pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnęła swój punkt zwrotny. Ta inflacja po osiągnięciu szczytu zaczęła się obniżać i wiele też wskazuje na to, że aktywność gospodarcza powoli będzie się poprawiać, ale po kolei. Te dane, które mamy z przemysłu, budownictwa czy handlu, one dość jasno wskazują na to, że w ujęciu rocznym PKB w pierwszym kwartale się skurczył, natomiast większość dostępnych wskaźników koniunktury, tych wyprzedzających, sugeruje, że najgorsze jest za nami i tutaj te kolejne miesiące i kwartały będą przynosiły nam sukcesywny wzrost. To, co na pewno będzie wspierało poprawę perspektyw, przede wszystkim wydatków konsumpcyjnych, jest obniżająca się inflacja i to za sprawą zarówno niższych oczekiwań inflacyjnych, ale przede wszystkim tych czynników zewnętrznych, czyli taniejących surowców i bardzo potężnych efektów bazy, więc pewnie w tym trendzie dezinflacyjnym kolejne miesiące nam upłyną. Pewnie z tych czynników takich trochę bardziej groźnych czy niepokojących jest to, że po stronie krajowej czy tych czynników, które wpływają na ceny i są generowane w kraju, tutaj jak do tej pory jakiegoś istotnego przełomu nie widać, a inflacja bazowa utrzymuje się na bardzo wysokich, przekraczających 12% poziomach. Cóż to oznacza dla polityki pieniężnej? No, Rada Polityki Pieniężnej wciąż oficjalnie nie zakończyła tego cyklu zacieśniania polityki monetarnej, natomiast no, to pewnie nastąpi na tych najbliższych posiedzeniach RPP. Niższa inflacja będzie skłaniała do takich decyzji, natomiast kwestią otwartą jest oczywiście moment i skala rozpoczęcia obniżek stóp procentowych w tych nadchodzących miesiącach i kwartałach. Pewnie jednym z tych czynników, które warto podkreślić, pewnie również w kontekście tych warunków finansowych i monetarnych i perspektyw inflacyjnych czy dezinflacyjnych, jest dość znaczące umocnienie kursu złotego, które obserwujemy przynajmniej od połowy kwietnia, i to podobnie jak w przypadku inflacji jest w dużej mierze, w moim przekonaniu, efektem taniejących surowców, bardzo istotnej poprawy terms of trade
gospodarki polskiej, a co za tym idzie, dość szybkiej poprawy, jeśli chodzi o bilans handlowy i saldo na rachunku bieżącym, to w obecnej sytuacji wydaje się być tym głównym czynnikiem, który powoduje nominalną aprecjację kursu złotego zarówno wobec euro, jak też i dolara. I last but not least, sektor bankowy, no tutaj rzeczywiście to otoczenie wysokiej inflacji, wysokich nominalnych stóp procentowych i relatywnie słabej koniunktury, ono nie wspiera popytu na kredyt. To można zaobserwować w danych zarówno dotyczących wolumenów, jak też i nowej produkcji, zwłaszcza w tym segmencie kredytów dla gospodarstw domowych. Natomiast no tutaj też zdaje się, pojawiają się pierwsze jaskółki ożywienia czy poprawy sytuacji w porównaniu do przełomu roku. Natomiast pewnie, żebyśmy rzeczywiście mogli mówić o takiej trwałej i stabilnej poprawie na rynku kredytowym, potrzebne są nam trzy rzeczy. Niższa inflacja, szybszy wzrost gospodarczy, czyli lepsza koniunktura i w ostateczności w którymś momencie również niższe stopy procentowe. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu prezesowi Arandzie. Good morning. Dzień dobry państwu. Już jak pan prezes wspomniał, mamy solidne wyniki finansowe, jeśli chodzi o pierwszy kwartał, w kontekście niskiego popytu na kredyty, inflacji i ogólnie niepewnego otoczenia. Wyniki finansowe, zysk netto 488 milionów złotych, wzrost o 75% w porównaniu z ubiegłym rokiem, wynik z działalności bankowej wzrost o 18% prawie. I także dobry wynik, jeśli chodzi o wynik prowizyjny, i koszty także pozostają pod kontrolą, mniej niż w ubiegłym roku, i także jeśli chodzi o odpisy z tytułu utraty wartości, ten wynik też jest lepszy. Jeśli chodzi o wskaźnik koszt do dochodów, tutaj znów spadek o 7,4. Jeśli chodzi o koszty rezerw na portfel frankowy, tych rezerw jest mniej o 234 miliony i mamy też dobre wyniki, jeśli chodzi o odzyskiwanie należności. Jeśli chodzi o wskaźniki płynności, te wskaźniki są na dobrym poziomie i łączny współczynnik kapitałowy też jest. Odnotujemy tutaj poprawę w porównaniu z ubiegłym rokiem. A jeśli chodzi o działalność handlową, w przypadku kredytów, tutaj mamy spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem 0,2%. Natomiast w pierwszym kwartale odnotujemy tutaj już wzrost, szczególnie jeśli chodzi o kredyty indywidualne, i dalszy spadek w pierwszym kwartale 2023 roku, czyli 7%. I jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe frankowe, tutaj znów kwestia rezerwy na te kredyty, która została zmniejszona. I tutaj mamy 42,3% wzrost w kredytach denominowanych i w walutowych 57%. Staramy się negocjować z klientami, takie rozmowy prowadzimy z 3000 takich klientów i udało nam się już uzyskać cały szereg takich umów i 1600 takich umów już zawarliśmy. Jeśli chodzi o depozyty klientów, w pierwszym kwartale mamy tutaj wzrost, szczególnie w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Co chcemy podkreślić, to, że koszty depozytów się ustabilizowały od w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest tu niewielki spadek w pierwszym kwartale, ale musimy też
podkreślić, że staramy się odbudować skalę depozytów i jesteśmy nieco powyżej tego poziomu, na którym się znajdowaliśmy w ubiegłym roku pod koniec pierwszego kwartału, więc te skale udaje nam się odbudowywać, co jest znakiem pozytywnym na przyszłość. Jeśli chodzi o wynik odsetkowy, niewielki spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale tu też musimy uwzględniać wpływ wakacji kredytowych. Gdyby nie to, odnotowywalibyśmy wzrost. Co ciekawe, udało nam się zwiększyć w pierwszym kwartale wynik z marży w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kolejny dobry kwartał, jeśli chodzi o wynik z tytułu opłat i prowizji, wzrost o prawie 24%. I tu też naszym zdaniem wróży to dobrze na przyszłość. Wynik na działalności handlowej, znów kolejny dobry kwartał z dużym wolumenem transakcji i niższy wynik z kolei, jeśli chodzi o instrumenty pochodne i transakcje walutowe. Natomiast jeśli chodzi o wynik z działalności handlowej netto, ten wynik ogólny jest pozytywny. Jeśli chodzi o koszty działania i amortyzacja, koszty, tak jak mówię, są pod kontrolą. Ten wzrost kosztów jest niewielki w porównaniu z poprzednim rokiem. I tak jak wspomnieliśmy na samym początku, i ten poziom wzrostu tych kosztów jest poniżej inflacji, natomiast rok do roku, kwartał do kwartału 4%. I jak Państwo widzicie, obserwujemy tutaj te wzrosty i także jeśli chodzi o zatrudnienie w grupie, mamy tutaj spadek zatrudnienia zgodnie z naszą strategią. Kosztów ryzyka, bo mamy taką dosyć specyficzną sytuację w tym kwartale, że koszty ryzyka mamy na poziomie dodatnim, a jest to konsekwencja jakości w selekcji aktywów, jakości w monitoringu, reakcji w sytuacjach trudnych, działania, sposobu restrukturyzacji, ale również efektywnego odzyskiwania kredytów z utratą wartości. I teraz my jesteśmy w takiej sytuacji, że mniej więcej od 3-4 lat w banku nie pojawiła się żadna ekspozycja o dużej wartości, która by zdefaultowała, czego no nie postrzegam za coś negatywnego, aczkolwiek to też jest jasne, że permanentnie i wiecznie taka sytuacja też nie będzie trwała, bo w każdym banku tego typu zdarzenia mają miejsce. A pozostała część portfela, ta, która jest oceniana w sposób kolektywny czy portfelowy, dotycząca części SMR, czy retailowej, czy personal finance, ona performowała bardzo, bardzo stabilnie. W związku z tym konsekwencja jest taka, że takie przewidywane i stabilne koszty ryzyka były na niskim poziomie, no i do tego doszły efekty jednorazowe, gdzie rozwiązaliśmy prawie 64 miliony rezerw ze względu na parametry i komponenty forward looking w naszym modelu makro. No i przez ostatnich kilka lat, około 5, restrukturyzowaliśmy jednego z większych naszych takich klientów i nastąpiła spłata, co dało w konsekwencji rozwiązanie rezerw na 37 milionów. Tak więc to ta sytuacja, ona nie będzie na pewno powtarzalna i to na pewno też nie będzie taki model, że będziemy mieli dodatnie koszty ryzyka. Także to też musi być bardzo klarowne i bardzo, bardzo jasne. Natomiast konsekwencją tych działań, o których mówiłem, jest pozytywny koszt ryzyka w pierwszym kwartale. Jak spojrzymy na portfel hipoteczny, to tutaj ten portfel również bardzo dobrze performuje od strony ryzyka kredytowego. Mamy inne koszty z tym związane.
czy prawne, czy wakacji kredytowych. Natomiast co do jakości tego portfela, to nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Koszty ryzyka również są bardzo niskie dla portfela złotowego i nie widzimy zagrożeń takich w tym portfelu, które by powodowały jakąkolwiek zwiększenie utraty wartości na tych kredytach. Zresztą poprzednim razem też mówiłem, że dokonywaliśmy selekcji klientów, którzy potencjalnie mogliby mieć problemy, gdyby nie było wakacji kredytowych, i to mamy bardzo dobrze zdiagnozowane i zalokowane już w naszych kosztach ryzyka, jeżeli te wakacje kredytowe się skończą w tym roku i ci klienci mieliby ewentualnie jakiekolwiek problemy. Także tutaj też zagrożeń na ten moment nie ma. Jeśli mówimy o jakości portfela, to myślę, że dochodzimy do takich bardzo, bardzo niskich stanów i ta kreska dotycząca jakości, ona raczej już chciałbym, żeby była tylko płaska, bo dochodzenie do poziomu 3% to w naszych warunkach rynkowych wydaje się takim poziomem minimalnym, do którego można dążyć, bo absolutnie nie może być konsekwencją tego, że będziemy my czy jakiekolwiek inne instytucje dążyły do tego, żeby to było 2, 1 czy 0, bo bank musi brać na siebie ryzyko, a konsekwencją tego zawsze w pewnym stopniu i w granicach, które ustalimy, będą kredyty z utratą wartości. Ta jakość jest 3,2 dla banku i po raz pierwszy również w kwocie nominalnej jesteśmy poniżej 3 miliardów, 2 miliardy 914 milionów. A cały czas jesteśmy, bo tak jak Państwo wiecie, w drugim kwartale i w czwartym z reguły my również robimy sprzedaż NPL i to jesteśmy też cały czas przed tymi procesami, i jak spojrzymy na poszczególne segmenty, to te segmenty tak samo jakościowo performują. Tutaj nie ma żadnych negatywnych trendów na ten moment. No i kwestia, jeśli chodzi o udział w fazach i pokryciach. Bardzo duże pokrycie mamy w tej chwili w fazie drugiej. Ona jest jakby większa, ale już w tej chwili nie rośnie. W fazie trzeciej mamy bardzo prawidłowe pokrycie, ponad 60%. Ono może minimalnie spaść i tak zawsze, zresztą to widać tutaj na wykresie, ono zawsze ma miejsce, taki czasowy spadek w sytuacji, gdy my sprzedajemy kredyty z utratą wartości, bo one z reguły są najwięcej po prostu obrezerwowane i po tej sprzedaży zostają te kredyty, które cały czas są spłacane z cash flowów, czy to firm, czy osób fizycznych, one z reguły są mniej obrezerwowane, a potem w czasie te rezerwy są dotwarzane i znowu powracamy do tych 60%. Także podsumowując, wydaje mi się, że sytuacja jest od strony ryzyka kredytowego bardzo stabilna i przewidywalna i na ten moment bez takich dużych zagrożeń, aczkolwiek no musimy bardzo obserwować sytuację, jeśli chodzi o koniunkturę, o gospodarkę, o wzrost PKB, o to, czy firmy mikro, a potem SME nie będą tym dotknięte, bo akurat w firmach mikro to troszeczkę już widzimy, no i na ile to może mieć potencjalne konsekwencje na zdolność potem osób fizycznych do obsługi i spłaty zobowiązań, na ile bezrobocie w Polsce będzie techniczne, na ile będzie faktyczne, więc cały czas to obserwujemy i z każdej strony oglądamy i diagnozujemy i dostosowujemy. Dziękuję. In the first quarter 2023-2020. W pierwszym kwartale 2023 roku, jeśli chodzi o wycena portfela obligacji się poprawiła i 11,2 w ostatnim kwartale 2022 roku.
to tutaj udało nam się te wyniki, te minimalne wymogi kapitałowe spełnić lepiej. Dwa slajdy. Pierwszy, o którym bym się chciał chwilę zatrzymać, on ma zobrazować skalę obciążeń finansowych związanych z kwestiami regulacyjnymi zewnętrznymi oraz kwestią frankową wciąż nieuregulowaną, która to skala dotknęła bank począwszy od 2016 roku. Proszę Państwa, koszt tychże obciążeń to blisko 8,7 miliarda złotych i myślę, że liczby, które widzicie na slajdzie, robią po prostu wrażenie, powinny robić wrażenie. One pokazują, w jak specyficznych realiach się zawahałem, można powiedzieć rynkowych, ale może bardziej specyficzne, jak bardzo specyficzne jest nasze otoczenie, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu bankowego, jak trudno jest w tym otoczeniu funkcjonować w taki sposób, aby systematycznie, stabilnie, podnosząc poziom usług, podnosząc poziom technologii, generować wyniki powyżej kosztu powierzonego bankom kapitału. Ten slajd też służy temu, żeby wyrazić pewną nadzieję, że świadomość o skali obciążeń polskiego sektora bankowego dotrze do szerszego grona tych, od których poziom obciążeń de facto zależy, że myślenie o tym zostanie powiązane z zaburzeniami w sektorze bankowym, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, i że decyzjom, które mogłyby być podjęte, towarzyszyć będzie troska i odpowiedzialność o to, żeby nasz system bankowy pozostał zdrowym, stabilnym i absolutnie będącym w stanie finansować gospodarkę zarówno w czasie spowolnienia z tymi wszystkimi ryzykami i niepewnością, która nam towarzyszy, jak i w czasie ożywienia, a na to ożywienie liczymy już w 2024 roku. 8,7 miliarda złotych od 2016 roku w przypadku naszego nie największego przecież banku. No i teraz tak, jakie są perspektywy? Oczywiście trochę wybrzmi w czasie sesji pytania i odpowiedzi. O perspektywach makroekonomicznych opowiedział nam już Michał. Wiele wskazuje na to, że inflacja zwolniła, choć core inflation dalej daje powody do pewnego niepokoju. Wiele wskazuje na to, że nie zaznamy recesji, że będziemy mieli do czynienia ze spowolnieniem. Dotychczas to, co widzimy, to duża odporność naszych klientów, w szczególności firm, na skutki tego spowolnienia, o czym też mówiliśmy chyba poprzednio, że polski sektor korporacyjny wchodzi w ten czas z istotnymi, zakumulowanymi zyskami, czyli jest dobrze przygotowany, żeby przetrwać. Ten rok to rok wyborczy, co oczywiście budzi niepokój i tu obserwujemy rzeczywistość w sposób ciągły. Nie chciałbym zajmować się polityką, bo się nią nie zajmuję, ale mam nadzieję, że pomysły przedwyborcze którejkolwiek z części sceny politycznej będą rozważne, odpowiedzialne i biorące pod uwagę długoterminowy, średnio i długoterminowy interes gospodarczy Polski. Ryzyka związane z frankami są Państwu doskonale znane. My się tymi ryzykami zajmujemy, jak już mówiłem, i zawierając ugody, i budując poduszkę rezerwową. Historia z kwestionowaniem WIBOR-u jest czymś nowym, to może nie nowym w rozumieniu tego kwartału, ale relatywnie młodym zjawiskiem. To oczywiście niepokoi, bo pokazuje, że znaleźliśmy się w realiach, w których próbować kwestionować można wszystko i wszędzie. Mam nadzieję, że bardzo silny głos regulatorów, instytucji odpowiedzialnych za stabilność sektora finansowego, wspierających integralność WIBOR-u plus szereg opinii eksperckich spowoduje, że nie dojdzie do sytuacji jakkolwiek zbliżonej do tej,
dotyczącej hipotek walutowych i że te pozwy będą oddalane, a sytuacja się ustabilizuje, choć to ryzyko oczywiście istnieje. No, wyzwaniem samym w sobie jest zamiana wskaźnika referencyjnego z WIBOR na WIRO. No, to jest bardzo złożony proces, w którym uczestniczą wszystkie banki, który toczy się w ramach Narodowej Grupy Roboczej. Myślę, że to nie jest temat na dzisiejsze spotkanie. No a my będziemy robić swoje, tak? Czyli będziemy koncentrować się na poprawie satysfakcji naszych klientów, na selektywnym, mądrym wzroście w tych segmentach, w których widzimy największą wartość, w umacnianiu naszej pozycji jako lidera zrównoważonego rozwoju i zielonego finansowania, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Będziemy zarządzać kapitałem efektywnie, będziemy utrzymywać naszą sytuację płynnościową na bezpiecznym poziomie, równocześnie optymalizując koszty tej płynności. A jeśli chodzi o koszty, jak już powiedziałem, trzymamy i będziemy trzymać dyscyplinę kosztową w warunkach wysokiej inflacji. I chyba tyle. Tyle w tej części prezentacyjnej. Także tu dziękuję za uwagę i przechodzimy płynnie do pytań i odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Adam Sofuł, ISB. Dzień dobry. Trzy pytanka takie uściślające może tylko. Pierwsze to poprosiłbym o uszczegółowienie sytuacji i prognoz dla kredytów korporacyjnych, bo wspominał Pan, że w segmencie mikro już widać pewne pogorszenie portfela. Jak duże to pogorszenie i jak to może wyglądać w odniesieniu do poszczególnych branż, bo podejrzewam, że tu sytuacja też jest zróżnicowana. Przepraszam. Drugie pytanie to jeśli chodzi o podważanie WIBOR-u, czy w przypadku waszego banku były już takie przypadki, czym się skończyły, czy się jeszcze nie skończyły, jeśli były. A trzecie to gratuluję zwrotu na kapitale i pytanie proste, czy to powtarzalny wskaźnik będzie w kolejnych kwartałach. Dziękuję. Dobrze, to ja zacznę od kwestii mikro. To tak może specyficznie, bo jeżeli ja mówię, że jest jakikolwiek wzrost, no to jeżeli mówimy o tym, że wzrost na kredytach z utratą wartości był typu 10-15 milionów, to mówimy o wzroście. No to jest marginalne w stosunku do wolumenu kredytów z utratą wartości, które mamy. To po prostu był jedyny portfel, gdzie był jakikolwiek wzrost tych kredytów z utratą wartości, prawda? Więc to się nie dzieje. Jeśli chodzi o korporacyjne, to takiego wzrostu nie ma. Był spadek i na razie nie spodziewamy się, żeby był w tym segmencie wzrost. Natomiast na to, na co bym zwrócił uwagę, bo pytał Pan się o branżę, no to bardzo bacznie branża budowlana i koszty wytworzenia w tej branży budowlanej. Jeśli chodzi o pozwy wyborowe, tak, to mamy kilka takich, żaden nie uległ rozstrzygnięciu do tej pory. Mogę, to jest trochę może mniej na temat, ale na spotkaniu zorganizowanym przez Związek Banków Polskich czas jakiś temu, bo jesteśmy poinformowani, że w sektorze były 4 rozstrzygnięcia, wszystkie korzystne dla banków, z tego co pamiętam 2 w pierwszej instancji, a 2 już po apelacji. Także to daje nadzieję, że rozsądek w obszarze kwestionowania WIBOR-u zwycięży. Zwrot na kapitale. Czy to powtarzalne? No my nie dajemy takich do przodu wybiegających prognoz, więc no chyba, że Jean-Charles chce coś powiedzieć, ja bym się tu wstrzymał. Kilka informacji. Po pierwsze, mamy cele strategiczne, które są znane. Jeśli chodzi o wyniki z pierwszego kwartału, to trzeba pamiętać, że korzystaliśmy z kilku jednorazowych czynników, jeśli chodzi o wynik z prowizji opłat, na również pozytywny wpływ kosztu ryzyka, więc można założyć, że model biznesowy no w tej chwili jakby faworyzuje te pozytywne
trendy i jeśli chodzi o wpływ na ROE, to w pierwszym kwartale wynik był bardzo dobry, a my zawsze oczywiście dążymy do poprawy wyników finansowych, również i przede wszystkim może nawet w ujęciu znormalizowanym. Mamy... Tak, tutaj jeszcze Hubert Bigdowski, WNP, proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam pytania takie troszkę ogólnosektorowe. Pierwsze jest o wakacje kredytowe, bo chodzą słuchy, że mogą zostać przedłużone na 2024 rok. Jak się panowie na to zapatrują i przede wszystkim, czy jeżeli dojdzie do przedłużenia, to w obecnym kształcie, który jednak prowadzi do pewnych wypaczeń, ponieważ mogą korzystać z programu ludzie, którzy niekoniecznie mają taką potrzebę. No właśnie, czy to przedłużenie jest prawdopodobne według panów i w jakiej formie? Drugie pytanie jest o wyrok TSUE. On będzie miał miejsce 15 czerwca. Również tutaj, jakie są przewidywania, czy on będzie tożsamy z opinią rzecznika, która chyba nie do końca była pomyślna dla banków, czy można na jakieś nowe elementy zwrócić uwagę? I ostatnie pytanie jest o dzisiejszą decyzję a propos stóp procentowych. Jaką decyzję może podjąć RPP i czy to jakieś zaskoczenia? Może tak od tyłu. Nie sądzę, żeby stopy dziś uległy zmianie. Patrzę na Michała, czy pokiwa głową, pokiwał, ale tak nieśmiało. Jeśli chodzi o te dwa pierwsze pytania, no ja nie poczuwam się do kompetencji proroczych. W związku z tym trudno prorokować, jakie będą decyzje w tych dwóch kwestiach. Jeśli chodzi o wyrok TSUE, stanowisko rzecznika wywołało bardzo dużo wyrazistych komentarzy z różnych stron, ze stron eksperckich, ze stron regulatorów. Ja mam nadzieję, że Trybunał pochyli się staranniej nad tym zagadnieniem i uważam, że jest wcale nie oczywiste, że wyrok będzie zgodny ze stanowiskiem rzecznika. Faktem jest, że w przeważającej większości przypadków tak było, natomiast ta sprawa ma no, duży kaliber i mam nadzieję, że staranność i uważność plus jednak wczytanie się w argumentację bardzo silnie merytoryczną, pochodzącą z istotnych systemowo instytucji, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, spowoduje poważniejszą refleksję i bardziej wyważone stanowisko. Co do wakacji kredytowych, to jest taka kwestia, w której ja się wielokrotnie w różnych sytuacjach wypowiedziałem. Wakacje, które zostały wdrożone w zeszłym roku, były w moim przekonaniu bardzo złym pomysłem. One umożliwiły transfer środków od banków, czyli de facto od akcjonariuszy banków, do pewnej populacji klientów, niezależnie od statusu majątkowego, finansowego, poziomu dochodów tychże klientów. I wiemy oczywiście, że największymi beneficjentami byli posiadacze największych kredytów hipotecznych, co w tendencji oznacza, że byli to najbardziej zamożni klienci. Na temat wakacji kredytowych wdrożonych w Polsce wypowiedział się Europejski Bank Centralny, wypowiedział się również i również krytycznie Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Pamiętajmy, że istnieje od 2016 roku Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który został w zeszłym roku dodatkowo zasilony, którego rolą jest pomoc tym kredytobiorcom hipotecznym, którzy są w autentycznych problemach finansowych. Nałożyłbym na to ponad 12% wzrost wynagrodzeń w gospodarce, czyli mamy z jednej strony wzrost stóp procentowych i związany z tym wzrost kosztów obsługi kredytów hipotecznych opartych o zmienną stopę. Natomiast z drugiej strony mamy też wzrost nominalnych dochodów ludności, w tym rzecz jasna kredytobiorców. Jeżeli na to nałożymy poziom obciążeń sektora, jeżeli na to nałożymy zawirowania na międzynarodowym rynku bankowym i generalnie panującą niepewność, to chciałbym mieć nadzieję, że do przedłużenia wakacji kredytowych nie dojdzie. Wiemy, że wypowiedzi Ministerstwa Finansów są takie, że decyzje w tej sprawie nie zapadły, że będą podejmowane w okolicy
połowy roku. Jakie one będą, nie wiemy, rzecz jasna, i tu ja mogę tylko wyrazić nadzieję, że będą te decyzje racjonalne, biorące pod uwagę szeroki kontekst, szerszą i dłuższą perspektywę gospodarczą, głosy instytucji międzynarodowych na temat wakacji kredytowych we wdrożonym kształcie. No i zobaczymy, jaki będzie tego skutek. Dziękuję. To jedziemy pytaniami z online'u, prawda? Tak, i mamy kilka pytań od analityków i dziennikarzy, które zebraliśmy w bloki tematyczne i tak też będę je prezentować. Pierwsze pytanie. Czy od drugiego kwartału można oczekiwać spadku marży odsetkowej netto? Jak kształtuje się dynamika marż na poszczególnych kategoriach kredytów? Wrażliwość wyniku odsetkowego na 100 punktów bazowych zmiany stóp rynkowych? Nie, Karolu. Te trudne będą dla ciebie. Czyli tak, po pierwsze, jak już mówiłem na początku, ustabilizował się nam koszt depozytów od czwartego kwartału do pierwszego kwartału tego roku, czyli nie spodziewamy się znacznego wzrostu kosztu depozytów. Mamy nadzieję utrzymać go na stałym poziomie, nawet jeszcze poprawić. Jeśli chodzi o kredyty, to dokonaliśmy ponownej wyceny tych produktów i jak zawsze staramy się tu poprawić nasze wyniki. Oczywiście nie mogę przekazać jakichś konkretnych prognoz, ale chcemy utrzymać poziom marży na obecnym poziomie, a nawet ją poprawić, jeśli się uda, w zależności od konkretnych parametrów rynkowych związanych z koniunkturą. Jeśli chodzi o wrażliwość naszej marży, te informacje znajdą Państwo w sprawozdaniach finansowych. 217 milionów w przypadku, to tam jest wrażliwość wskazana w konkretnym wymiarze liczbowym w zależności od zmian na stopach procentowych. Wolumeny depozytowe pozostają tak mocne w Polsce, w szczególności biorąc pod uwagę niskie oprocentowanie depozytów. Co Państwa zdaniem musiałoby się wydarzyć, żeby pojawiła się większa konkurencja pomiędzy bankami w walce o depozyty? I kolejne dwa pytania. Jakie mają Państwo projekcje dotyczące wzrostu kosztów odsetkowych w tym roku? Czy banki nadpłynne teraz i oczekujące spadku inflacji i stóp będą starały się obniżać oprocentowanie depozytów? Znaczy ja powiem tak, depozyty rosną szybciej niż kredyt, dlatego że po tej stronie generującej depozyty też należy uwzględnić kredyt zaciągany przez chociażby sektor publiczny w postaci deficytu budżetowego czy długu publicznego. Do tego dochodzą też inne źródła kreowania pieniądza, jak chociażby fundusze europejskiej. Last but not least, tutaj my chyba wciąż obserwujemy powrót części tych depozytów, które odpłynęły z sektora na początku roku ubiegłego, wtedy kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy ta niepewność była wyjątkowo duża i te środki tutaj do sektora bankowego wracają, więc myślę, że tym można tłumaczyć szybki wzrost depozytów, czy o wiele szybszy niż wynikałoby to z akcji kredytowej dotyczącej tego sektora niefinansowego czy prywatnego. Jeśli chodzi o zmianę kosztu depozytów, to tu dostosowujemy się do rzeczywistości, czyli jeżeli mamy w sektorze bankowym nadpłynność, jeżeli kredyty
są na niskim poziomie, no to trzeba się będzie dostosować i te stopy będą spadać. Spowolnieniu gospodarczym i spadku popytu na kredyty i bardzo dobrej sytuacji płynnościowej, no trudno zakładać, że banki będą płaciły za depozyty więcej. Można spodziewać się trendu raczej odwrotnego. Jaki jest potencjał, jeśli chodzi o powtarzalny kwartalny wynik z tytułu opłat i prowizji? Jakiego efektu bank spodziewa się po ostatnich podwyżkach opłat i kiedy efekty będą widoczne? Z czego wynikał wzrost prowizji kartowych kwartał do kwartału oraz rok do roku? Jaka była skala tego pozytywnego one-offa w wyniku prowizyjnym w pierwszym kwartale 2023 roku? Okay, so. Tu było sporo pytań, więc na początek ostatnie. Możemy tutaj podać takie widełki 30-40 milionów złotych, jeśli chodzi o takie jednorazowe zmiany. Po wyłączeniu tych jednorazowych czynników znormalizowany wynik, poziom wyniku mamy na obecnym poziomie. Nie wiemy oczywiście, jaki będzie skutek spowolnienia gospodarczego, co na pewno odbije się w najbliższych kwartałach na poziomie wyniku na opłatach i prowizjach. Myślę, że obecny poziom jednak jest do utrzymania. Outlook na koszty ryzyka. Czy potencjał pozytywnych zmian w modelu ze względu na outlook makro został wyczerpany? Czy w drugim kwartale bank spodziewa się utrzymania bardzo dobrej jakości portfela kredytowego? Dobrze, to zacznijmy od drugiego pytania. Znaczy tak, po pierwsze myślę, że gdyby następowały kwartał do kwartału jakieś diametralne zmiany, jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego, to chyba by to dobrze nie świadczyło o instytucji, więc jeżeli takie zmiany następują, to raczej myślę w dłuższym okresie. Ja pamiętam tylko jedną sytuację w 2011 roku, jak sporo firm budowlanych na polskim rynku upadło i wtedy w sektorze korporacyjnym, w całym sektorze bankowym wzrost kredytów z utratą wartości był o 2%, prawda? Ale to była taka jednorazowa sytuacja. Czy dzisiaj, pytając się w połowie maja, czy w drugim kwartale my to utrzymamy, no to jakby z mojej pozycji, gdybym ja tego nie wiedział i nie czuł, to chyba bym miał trudności ze snem, a takich nie posiadam, w związku z czym nie myślę, że tutaj diametralnie coś się zmieni w drugim kwartale. Pierwsze pytanie możesz jeszcze raz przeczytać. Outlook na koszty ryzyka, czy potencjał pozytywnych zmian w modelu ze względu na outlook makro został wyczerpany? To teraz tak, jeżeli mówimy o kosztach ryzyka, to mając na uwadze to, że z pierwszego pytania raczej wnioskuję, że ta jakość portfela się nie poprawi, także nie pogorszy, przepraszam, a nie poprawi, to koszty ryzyka powinny być na stabilnym poziomie, aczkolwiek nie przewidujemy czegoś takiego, żeby mieć w ciągu roku 2023 dodatni koszt ryzyka. Jeśli chodzi o scenariusze makro i wpływ scenariuszy makro, no to będzie zależało od tego, jakie one po prostu będą, więc dzisiaj nie jesteśmy w stanie do końca określić, czy to już jest wyczerpana ten pozytywny wpływ, czy jeżeli będą scenariusze negatywne i miejmy nadzieję, że nie, bo tak na razie nie prognozujemy, ale gdybyśmy wpadli w scenariusz recesyjny, no to wtedy ten wpływ będzie po prostu negatywny, więc wydaje mi się, że w tym przypadku po prostu potrzebujemy trochę cierpliwości i to się okaże. Dziękuję. Jaka skala portfela NPL będzie podlegać sprzedaży w drugim kwartale? Na ten moment tej kwoty nie mogę podać, dlatego że my w tej chwili jesteśmy w procesie przetargowym. Ja wiem, jaka jest kwota przedstawiona do procesu przetargowego,
ale on jest w tej chwili niezakończony. Cena jest nieustalona i dopóki ta cena nie będzie ustalona, to nie będzie również decyzji banku co do tego, które portfele sprzedajemy po prostu. Jeżeli ta cena będzie ustalona, no to wtedy my podejmujemy decyzję, że sprzedajemy i wiemy, jaki to jest ostateczny wolumen, który segment, które portfele i które produkty. Natomiast na pewno ona się odbędzie. Outlook na koszty operacyjne w 2023 roku, w tym na koszty osobowe. Tutaj takich danych nie podajemy, ale mamy zamiar utrzymać te koszty poniżej poziomu inflacji. Takiego dłuższego bloku dotyczącego kredytów walutowych CHF. Niepokojący jest wzrost nowych pozwów dotyczących kredytów CHF w pierwszym kwartale 2023 roku. Z czego może wynikać taki przyrost? Czy jest to już efekt opinii Rzecznika Generalnego TSUE? Czy ten efekt jest jeszcze przed nami? Czy bank widzi wzrost zapytań o historię kredytową? To może ja. Pierwsza część pytania ma taki charakter spekulacyjny, bo to trudno o naukowy dowód na to, co ja odpowiem, ale wydaje się, że opinia rzecznika przyczyniła się do wzrostu zarówno pozwów, jak i zapytań, jak to w pytaniu zostało ujęte, o historię kredytową, czyli o pozyskanie dokumentu, który pozwala na przygotowanie pozwu. Widać ten wzrost, widać go na całym rynku. Z czego wynikał wzrost rezerwy na kredyty CHF w pierwszym kwartale 2023 roku? Jaka część przeznaczona była na sprawy sporne, a jaka na ugody? Znów tych szczegółów nie mogę podać. Ale wyjaśnieniem wzrostu tej rezerwy był wzrost liczby takich pozwów, ale także liczby ugód, które zawieramy. Ta rezerwa wiąże się także ze wzrostem liczby pozwów. Ugody są zawierane na zasadach zaproponowanych przez szefa KNF, czy są to indywidualne propozycje banku? Generalnie są to indywidualnie negocjowane parametry ugód z każdym z kredytobiorców, natomiast propozycja przewodniczącego KNF jest pewnym istotnym punktem odniesienia w tych negocjacjach. Jaki procent pozwów dotyczy kredytów CHF już spłaconych? Prawie 15%. W sprawie C520/21, zgodnym z opinią Rzecznika Generalnego, należy spodziewać się jednorazowych wysokich odpisów na kredyty CHF? Nie możemy przewidzieć, co się stanie, jaki będzie efekt tej decyzji. Najważniejszym dla nas parametrem jest to, że takiego modelu nie udostępniamy, takich informacji. Nie wiemy, jaki będzie ten wyrok, co będzie w nim napisane. Tu scenariuszy można bardzo dużo mnożyć i antycypowanie, czy i ile ewentualnych rezerw będziemy dotwarzać po jego publikacji, jest głęboko przedwczesne. Natomiast niewątpliwie po jego wydaniu pochylimy się nad nim bardzo starannie i wtedy zapadną stosowne decyzje. Czy potwierdzają Państwo hipotezę wynikającą z danych BIK, że frankowicze po wejściu w proces przestają spłacać kredyty? Trudno taką hipotezę poprzeć w oparciu o moją dostępną teraz wiedzę. Dobrze, i teraz przechodzimy już do pozostałych bloków.
Jakie potrzeby emisji długu pod wymóg MREL BNP Paribas Polska szacuje w 2023 roku? I czy bank planuje emisję MREL na rynek, czy będą one skierowane jedynie do akcjonariusza? Jak pokazaliśmy w poprzedniej prezentacji, MREL to jest wysokość mniej więcej między 2 i 3 miliardy, to będzie zależało od sytuacji i będzie to dla akcjonariuszy BNP Paribas, do nich będzie to skierowane. W programie dopłat kredyt 2%. Przyglądamy się temu programowi, analizujemy go i myślę, że niebawem będziemy podejmować w tej sprawie decyzję. Czy można liczyć na istotne odbicie w nowej sprzedaży hipotek w drugim półroczu 2023 roku? Kiedy i pod jakim warunkiem BNP wróci do bardziej aktywnej sprzedaży kredytów hipotecznych? W chwili obecnej kontynuujemy naszą selektywną, mocno ostrożnościową politykę w zakresie kredytów hipotecznych. Jeżeli ulegnie to zmianie, niewątpliwie będziemy o tym informować. Jakiej dynamiki kredytów w poszczególnych kategoriach bank spodziewa się w tym roku? No to Państwo wiecie, że nie podajemy tego typu prognoz, zwłaszcza w rozbiciu na poszczególne kategorie kredytów. Czy należy spodziewać się ze sprzedaży akcji BNP? Przepraszam jeszcze raz. Czy należy spodziewać się sprzedaży akcji BNP w tym roku ze względu na wypełnienie zobowiązań w stosunku do KNF? No przede wszystkim to nie jest pytanie do nas, jako do zarządu BNP Paribas Bank Polska, a jest to pytanie, które powinno być skierowane do naszego większościowego akcjonariusza. Ile wynosi obecnie negatywna wycena obligacji uwzględniona w funduszach Tier 1? Slightly above 900 million zloty. Czy widzicie Państwo jakieś zagrożenia dla portfela agro w związku z obecnym zamieszaniem związanym z importem produktów rolnych z Ukrainy? No, nie widzimy takiego zagrożenia, bo tu kontekst jest zamieszanie, a polskie rolnictwo tak naprawdę jest w bardzo dobrej kondycji. Zeszły rok był wybitnie korzystny, rekordowy i na razie nic nie wskazuje, żeby miało być inaczej. Mieszamy trochę media łamane przez politykę, łamane przez rzeczywisty, realny biznes. Ja bym jeszcze dodał taką sytuację, że w zasadzie przy kredytach amortyzowanych to spłaty idą bardzo dobrze i równo, ale tak naprawdę przy tych rewolwingowych bardzo często, kiedy dochodzi do sytuacji przedłużenia, to po prostu klienci to zamykają i spłacają, bo mają nadwyżkę gotówkową, prawda? I to świadczy o tym, że no, ta nadwyżka z reguły jest generowana z zysku, prawda? Bo z tego się generuje nadwyżki finansowe. I to było ostatnie pytanie. To było ostatnie pytanie, bo tak zabrzmiało, że a ostatnie pytanie i tu zawiesiliśmy głos. Cóż, jak nie ma więcej, to nie ma więcej. Pozostaje nam podziękować Państwu za uwagę, za pytania, życzyć wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem, czy już za kwartał. Do widzenia.